Ja zapraszam naszego kolejnego prelegenta, czyli Bartosza Mańkowskiego. Brawa! Jeszcze trzy słowa może o Bartku, bo tak naprawdę tutaj mamy dwie aule na sali, bo Bartosz jest również organizatorem Auli Polskiej w Trójmieście. Oprócz tego też jest właścicielem firmy, która się nazywa Polscy Specjaliści, z tym, że właściwie polscy są nie tylko polscy, bo działa również na rynku zagranicznym, ale o tym więcej wam powie Bartek. Cześć, ja się nazywam Bartosz Mańkowski, tak jak powiedziała koleżanka. Opowiem wam trochę o brandingu personalnym z zupełnie innej strony niż mój przedmówca. Ja jestem osobą, która nigdy nie należała do żadnego klubu, żadnych instytucji. Ja jestem typowym samoukiem, który tak naprawdę miał pomysł, żeby zainteresowałem się promowaniem małych i średnich przedsiębiorstw. Tak? Zacząłem to robić po prostu w jakiś sposób, zacząłem pisać bloga, marka rosła, celowo jeszcze dzisiaj nie ma ani strony mojej, ani nic nie usunąłem z internetu, co robiłem wcześniej. Okej? Okay? Powiem wam dlaczego, bo chodzi o to, żebyście zobaczyli, jakie ja błędy popełniłem. Okej? Okay? Mam bloga, który był w platformie WordPressa. Mam bloga, który był w platformie blogera. Tak, tych blogów trochę jest rozsianych po internecie i tak de facto ja mam teraz duże wyzwanie przed sobą, bo ja muszę moją markę osobistą, która zbudowała się w dosyć chaotyczny sposób, ujednolicić. Tak? I teraz to, co stoi przede mną, jest dużo trudniejsze niż rozpoczęcie budowania tej marki w sposób przemyślany. Tak jak zresztą tutaj nasz kolega opowiedział. Powiem też, że co do, jakby nawiązując tak do pytań, budowanie marki osobistej nie zawsze jest tak dobre, jak się może wydawać, bo są różne branże, tak, w których jakby ta marka osobista rzeczywiście musi być. Są to projektanci, prawnicy, tak, ale z drugiej strony prawnicy, kiedy chcą stworzyć coś większego, gromadzą się w kancelariach. Tak, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć i jak daleko ten biznes ma się rozwijać. Oczywiście jest dużo marek typu Ford, tak, typu Forbes, to są wszystko nazwiska, to są marki personalne, które powstały, tak, ale też są takie marki, chociażby w Polsce, jak nie wiem, Brand 24, tak, gdzie wszyscy wiedzą, że to jest Michał Sadowski. Więc tak naprawdę sposób dobierania tej marki osobistej i wykorzystywania jej do tego, żeby osiągać swoje cele, jest ich tak wiele, jak wiele osób. I to jest właśnie najbardziej pasjonujące w budowaniu marki osobistej. Ja się skupię na tym, w jaki sposób ją odnaleźć. Powiem wam szczerze, że cieszę się dzisiaj, że jestem zwolennikiem budowania marki autentycznej, bo siedzą na sali osoby, z którymi kiedyś zabiegałem o te same dziewczyny w liceum. Siedzą osoby, z którymi grałem w zespole metalowym kiedyś, tak dawno, i graliśmy razem koncerty. Siedzą osoby, z którymi chodziłem do liceum, jest mój brat, tak? I jest pewnie jeszcze kilka osób, które może mnie kojarzyć z różnych działań. Więc de facto trzeba zawsze dbać o to, żeby ta marka nie była czymś takim super rozbudowanym i żeby nie karmiła naszego ego, bo potem możemy się w tym zaplątać. A możecie popatrzeć sobie, bo jest trochę tych marek, które tak de facto jak pojawia się ta osoba publicznie, to nagle się okazuje, że czar pryska. Ja i moja ckliwa historia. Ja mam takie usposobienie, tak, że lubię sobie ironizować, zwłaszcza z samego siebie. Więc wybaczcie mi to, że będę tego nawiązywał, a mój głośny oddech wynika z tego, że mam astmę oskrzelową. Tak? I trochę się denerwuję, ale o tym nie musicie wiedzieć. Moja ckliwa historia jest taka, że ja pochodzę znikąd, tak, z małego Jastrowia, które ma może 8 tysięcy osób, nie? Tam mieszka. Nie ma chyba jeszcze tam żadnej marki osobistej, która wyrosła z tego miejsca. Więc mogę być przodownikiem. Moja historia jest też taka, że jestem pierwszą osobą w mojej rodzinie, która ma swoją własną firmę. Więc tak naprawdę trochę ciężki klimat, bo moi rodzice, bardzo ich kocham, są nauczycielami. Tak, więc tak naprawdę nauczyli mnie wszystkiego, co mogli, tak dobrze, jak tylko mogli. Tylko, że ja jako młoda osoba byłem dosyć buntowniczo nastawiony i do dzisiaj jestem,
I jakby zawsze wolałem mieć swoją wiedzę. Zawsze wolałem się sparzyć, przetestować. Stąd taki mały chaos w internecie, pomimo że jak pewnie część osób zauważyła, bo nawet jedna osoba nawiązała do tego, że moja firma nie ma strony internetowej. Nie wiem, czy ta osoba jest tutaj obecna. Aha. To jest właśnie, bardzo dobrze się składa, bo powiem szczerze, że założyłem się z pewną osobą, czy ta osoba przybędzie, więc wygrałem pieniądze. Pierwszy zysk z dzisiejszej prelekcji. Ale zobaczcie, dlaczego ckliwa historia jest fajna. No, trochę wyprzedziłem. Ale zostawię, bo ten slajd jest ładny. Dzisiaj się trochę napracowałem, jadąc w PKP. Mówi się, że nieważne skąd idziemy, ważne dokąd idziemy. Ja podobnie jak mój przedmówca wywodzę się z podobnego środowiska, tak, które stawiało mocno na rozwój osobisty. I jak najbardziej się z tym zgadzam, że nieważne jest tak naprawdę skąd pochodzimy. Co za różnica. Tak? Ważne jest to, co zrobimy z własnym życiem. Aczkolwiek okazuje się, że z im gorszego miejsca pochodzimy, im mniejszego, tym jest to tak naprawdę lepsze dla naszej marki. Bo zobaczcie, lubimy utożsamiać się z osobami, które są znikąd. Lubimy osoby, które nie dostały nic na starcie, a zrobiły coś same. Dlaczego? Bo lubimy osoby podobne do nas. My tak naprawdę nie mamy wpływu na to, skąd jesteśmy, gdzie się urodziliśmy i jak zostaliśmy wychowani. Jeśli ktoś żyje tak, jak został wychowany, okej, no to gdzieś ta wtórna socjalizacja została pominięta. Tak? Bo nie zawsze wiedza, którą my dostajemy od naszej rodziny, pomimo tego, że jest przekazywana nam w najlepszej wierze, to nie zawsze ona jest aktualna. Tak? Bo to nasi dziadkowie nauczyli naszych rodziców. To nasi rodzice nauczyli nas. I tak jest od pokoleń. Nie zawsze ta wiedza jest dopasowana do czasów, w których my żyjemy. Polscyspecjaliści.pl to jest firma, którą ja się zajmuję. Ja tak nie chcę za dużo o tym opowiadać, bo nie jest to zgodne gdzieś tam ze mną w środku. Ja lubię robić swoją pracę. Nie chcę o tym jakoś dużo opowiadać na zewnątrz, bo tak naprawdę to jest też kwestia tego, że moja grupa klientów to są osoby, które prowadzą małe firmy. Tak? I teraz tak naprawdę moja firma też jest mała, więc po co mam udawać, że jest duża? Po co mam opowiadać o niej, tak? Jakby to było nie wiadomo co. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, robimy zwykłe rzeczy, dbamy o to, żeby było dobrze. Tak? Dostosowujemy się tylko do tego, żeby nasza grupa docelowa była zadowolona i żeby ją stać na to, co robimy. Czym jest marka osobista? Kojarzycie tą osobę? Kto to jest? Aktor. James Dean, okej. Okay. A czy James Dean tylko aktorem był? Był. Myślę, że nadal jest. Jak się okazuje, on też był reżyserem. Tak dzisiaj przeczytałem przynajmniej. Zobaczcie, James Dean to jest w ogóle historia jednej z najkrócej budowanych marek osobistych, która na zawsze będzie kojarzona właśnie z buntownikiem, z archetypem. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia to, ile czasu poświęcimy na zbudowanie, tylko w jaki sposób to zrobimy i w jaki sposób pokażemy swoje unikalne wartości czy swoje unikalne cechy, które mamy jako osoby. Wizja marki osobistej. Mój przedmówca powiedział o tym, że ta wizja jest bardzo ważna. Ja się z tym mega zgadzam, bo mi jej zabrakło na początku i pewnie będę trochę pokutował. Zresztą ten rok, jego przełom właściwie, ma też związek z kilkoma zmianami, bo niektóre marki znanych blogerów, tak, też jakby odcinają się od tego, co zbudowały wcześniej. Na przykład Kominek. Tak, dzisiaj jest Jasonem Huntem. Jest to też kwestia tego, że marka budowana w ten sposób dojrzała. Ona chce zrobić coś innego, chce pójść dalej, więc potrzebuje pewnej przemiany. Wizja, którą my budujemy, ona powinna być tak samo szczegółowa, jak wizja przedsiębiorstwa, które chcemy stworzyć. Ona powinna dobiegać do samego końca naszego życia, żebyśmy zobaczyli, czy po drodze te wartości, które my wyznajemy, na przykład, nie wiem, ja jestem osobą bardzo rodzinną, więc dzisiaj po wykładzie będę mógł zostać z wami tylko godzinę, bo mam do kogo wrócić.
Tak, to jest dla mnie najważniejsze. Słodko, nie? Tak szczerze, wracam póki mam, do kogo? To są właśnie wartości marki osobistej. Powiem wam szczerze, że się przejmowałem, czy to wyjdzie tak zabawnie, bo miałem obawę, czy nie wyjdzie trochę patosem. Wartości marki osobistej to są rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Tak, to są rzeczy, które my za żadne pieniądze, za najlepsze propozycje wystąpienia na najlepszych konferencjach, nikt nie złamiemy. Ale właśnie po to jest nam potrzebna wizja. Bo załóżmy, że mój przedmówca wybrał rolę szkoleniowca, tak? Coacha. Dobrze rozumiem. To jest na przykład coś, co w dalekiej przyszłości mogłoby się dosyć mocno gryźć z moimi wartościami, czyli z rodziną. Bo trzeba dużo podróżować. Tak, wyjeżdżać do różnych krajów, jeśli mamy na przykład Mateusza Grysiaka w Polsce, tak? Którego marka jest znana już praktycznie na całym świecie. On to oczywiście godzi, ja nie wiem, czym potrafił. Tak, tego dzisiaj nie wiem. Więc tak naprawdę ja dzisiaj dokonuję wyborów w taki sposób, żeby zadbać o to, co będzie w przyszłości. To są tak naprawdę wartości, które dla mnie są ważniejsze niż pieniądze. Podejrzewam, że dla dużej części z was. Bo Polska jest takim krajem. Nawet jeśli to nie są wartości, które przodują u nas, to często lubimy o nich mówić, zwłaszcza gdy nam nie wyjdzie. Mi już kilka razy nie wyszło, dlatego doceniłem po prostu osoby, które są najbliżej. Bo ja jeszcze dalej będę w swojej prezentacji nawiązywał do tych najbliższych osób, ale zobaczcie, komu bezinteresownie zależy na tym, żeby wam powiedzieć prawdę o was. Tylko tym najbliższym. Przynajmniej ja w to wierzę. Drugą częścią wartości są ambicje. I to są, dla mnie to są właśnie wartości związane z pracą zawodową. Ja uważam, że w dniu dzisiejszym też trzeba zaplanować, tak, gdzie te ambicje idą, żeby zobaczyć, czy możemy zrealizować też to, co chcemy zrealizować prywatnie. Bo oczywiście każdy chce być prezesem banku. Chcę mieć fajny samochód, fajny dom, fajne życie, fajne wakacje. Nie chcesz? Pasowałbyś. Tylko zobaczcie, nie każdy chce pracować 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. I oglądać na Facebooku zdjęcia swojej żony i dzieci, jak są na wakacjach. O ile ma dzieci, bo nie wiadomo, czy miał czas na to. Ważną częścią marki osobistej, zwłaszcza mojej, ale też jak popatrzycie, to osób, które są związane mocno z internetem, to są pasje. To są rzeczy, które nam, osobom, które siedzą i klikają w komputer, pozwalają wrócić do rzeczywistości i jakby odpocząć. Moja pasja to jest motoryzacja i to każdy, kto wejdzie do mnie na Facebooka czy gdziekolwiek, to będzie wiedział. Zabytkowe samochody do znudzenia. Nawet jakiś czas temu próbowałem obejrzeć na YouTubie filmy związane z takim modelem Audi Quattro. Nie ma tam nowych filmów, których ja jeszcze nie widziałem. Także możecie sobie wyobrazić. Zobaczcie, Michał Sołowow. Marka, która powstała w czasach, kiedy jeszcze nie było takiego personal brandingu. Tak? Dlaczego do niego nawiązuję? No bo na co dzień to jest jeden z bogatszych Polaków. To pewnie wiecie. Ktoś wie, za jaką firmą stoi? Albo za kim? Za czym? To jest jego pasja. I wiecie co? Typowe. Mówiłem, że czasami mi się coś nie udaje. To jest jego pasja. On jest na tyle dobrym kierowcą rajdowym, że nie dość tego, że jest w czołówce Polaków, no to jeszcze się pojawia często w czołówce Mistrzostw Europy. Zgadnijcie, kto jest sponsorem jego teamu rajdowego. Mocne strony. O tym się mówi nam od dziecka. Moją mocną stroną jest na przykład to, że zgromadziłem dużo zasobów na to, żeby przetrwać gorsze czasy. Na przykład. Tak? Ale myślę, że też dużym zasobem jest to, że potrafię sam siebie się śmiać. No bo wtedy tak naprawdę żaden troll, żaden hater, nikt, tak, nie jest w stanie wpłynąć na to, co się dzieje w naszym życiu. A to jest moim zdaniem bardzo ważne. Tak, żeby niezależnie od tego, co się dzieje, móc robić swoje. To, moim zdaniem,
jest najbardziej wartościowa cecha, jaką można mieć w tych czasach. Bo to już nie są czasy takie, jak nasi rodzice w nich żyli, że wystarczyło skończyć studia. Niektórych z was to jeszcze rodzice dostawali przydziały, tak, do pracy, bo był taki system, więc tak de facto karało się ludzi, którzy nie chcieli pracować. Dzisiaj chcemy pracować, a czasami nie można, tak? Sobie wezmę trochę wody. Dzisiaj otwartość na nowe doświadczenia, jakby oderwanie się od tego wyuczonego zawodu, jest kluczową cechą. Bo prawda jest taka, że praca jest. Są klienci, których można pozyskać. Są duże firmy, które można prześcignąć, zrobić lepsze. Tak? Są duże firmy, które można nawet wziąć ich gotowy model biznesowy, tak? Zrobić po swojemu, tylko trochę lepiej. To lepiej, na przykład jak się robi, jak się jest małym, to jest to, że możemy szybciej reagować na to, co się dzieje w naszej branży. A mało osób o tym pamięta. Nowe doświadczenia dla mnie, nie pomimo tego, że ja chyba, nie wiem, miałem z 5 lat, jak pierwszy raz wystąpiłem przed jakąś dużą publiką, grałem na gitarze i to jest do dzisiaj pewnie traumatyczne doświadczenie, które gdzieś tam w mojej psychice może tkwić. Ale nauczyło mnie tego, że ja tam wyszedłem, coś się stało, nie wiem, czy się śmiali, czy się podobało, żyję. Nawiązywałem wcześniej do bliskich, bo przy budowaniu swojej marki musimy zrobić taki audyt. Przynajmniej ja go muszę zrobić. Nie zainteresowała cię prelekcja. Kurczę, chciałem ci dać prezent. Zobaczę, nasi bliscy są w stanie powiedzieć nam o tym, jak wyglądamy na zewnątrz. Tak? Czy wiedzą, co jest naszą pasją, czy wiedzą, co chcemy osiągnąć w życiu, co nas motywuje, jakie są nasze największe wartości. Bo jeśli oni o tym nie wiedzą, no to tak de facto... Moja projekcja jest słaba. Ale przynajmniej zabawna. To bliscy są w stanie tak naprawdę pokazać nam to, w jaki sposób mogą nas widzieć też... Aż tak? Kurczę. To dobrze. To pewnie jest solidarność osób z brodą. Ale nasi bliscy są w stanie nam powiedzieć bez skrupułów, tak, w najlepszej wierze, to jak wyglądamy na zewnątrz. To jest bardzo ważny początek, bo od tego możemy wyruszyć. Ja na przykład uwielbiam pytać moją dziewczynę o to, jak wyglądała dana rzecz. I bardzo żałuję, że dzisiaj nie ma, bo bym pewnie dostał srogą krytykę. Zawsze mi mówi, że się wygłupiam. Podstawą tworzenia marki jest pytanie tak naprawdę, co chcemy dzięki niej osiągnąć. No bo to jest odpowiedź na pytanie też, tak naprawdę w jaki sposób ją zbudować. Nie wiem, czy też widzicie w ogóle trochę inne podejście moje, jako osoby, która jest znikąd i uczy się na własnych błędach, od mojego przedmówcy. I fajnie jest tak właśnie, żebyście mogli sobie zobaczyć dwa różne podejścia, bo myślę, że dodam wam trochę szerszą jakby perspektywę spojrzenia na to. Zobaczcie, jeśli nasza marka ma nas gdzieś prowadzić bardzo daleko, to ona powinna być budowana ostrożnie. Tak? Właśnie, żeby nie zostawiać głupich śladów w naszej przeszłości. Typu właśnie, my tego tak naprawdę jeszcze nie doświadczyliśmy, ale zobaczcie, nie wiem, w tym momencie na gimnazjalistów, tak? Zdjęcia z imprez, zabawy w słoneczko, wszystkie historie, tak? Nagrywanie się. Zobaczcie, że takie rzeczy powoli zaczynają wypływać. To będą jakieś ludzie, którzy będą politykami, prawnikami, policjantami, biznesmenami, najbogatszymi Polakami, może nawet jednymi z bogatszych ludzi na świecie. I takie rzeczy będą wyciągane przeciwko nim. Nawet ostatnio w jakimś kraju tutaj blisko Polski, bodajże Ukraina, jedna pani minister okazało się, że grała kiedyś w filmie porno, bo potrzebowała pieniędzy. No to jak wygrała, chyba to nie była jednak Ukraina, ale jak wygrała wybory, to wiecie, jakie było na drugi dzień, tak? Zdjęcie w gazecie na pierwszej okładce. W budowaniu naszej marki ważne są też momenty, które już dzisiaj, tak jak patrzymy wstecz, dały nam największą satysfakcję. Bo to tak naprawdę pokazuje to, co my chcemy robić w życiu. Często
możemy ulegać rzeczom, które mogą przynosić nam pieniądze, prestiż, tak? Ale tak de facto nie dają nam tej satysfakcji. Dzisiaj tak naprawdę powinniśmy też, zaczynając budować swoją markę, zaplanować jej idealne zakończenie. I to jest trochę teoria wyznaczania celów. Świetnie. Harmonia w naturze będzie istniała. Bo zobaczcie, tak naprawdę to od nas, czy tam od was zależy, bo ode mnie nie zależy w żaden sposób wasze życie, czy... A, tu jest taki ten. Czy wybierzecie tą drogę, tak, którą większość osób samozatrudnionych uważa, że to jest po prostu praca dla kogoś? Ja nie wiem, bo ja nigdy dla nikogo nie pracowałem. Tak, czy tą drogę, która jest może trudniejsza, może wolniejsza, ale bardziej ekscytująca. Ja ostatnio trochę pracuję, znaczy wdrażam się w taki projekt, który będzie związany z osobami, z siatkarzami. I ten człowiek, nie wiem, czy go kojarzycie w ogóle, kończył swoją karierę, jest to w ogóle pierwszy siatkarz, który przyleciał taki naprawdę znany do Polski i grał w polskiej drużynie. Tak, ostatni mecz, złoto. Idealne zakończenie. Więc tak naprawdę pytanie, co będzie naszym złotem? Bo być może okaże się, że dzisiaj wydaje nam się, że chcielibyśmy mieć ogromną firmę. Mi się na przykład tak wydaje. Ale czasami jak patrzę na moich znajomych, którzy są freelancerami, zarabiają więcej, nie mają problemów, nie mają kosztów stałych, tak? To trzeba dzisiaj tak naprawdę zważyć, żeby jakby nie tracić czasu. Ja wiem, że to jest takie teoretyczne mówienie o tym, ale jak dzisiaj patrzę nawet na moje ostatnie 6 lat, no to jak naprawdę wykreśliłbym 5,5 roku i ostatnie pół roku bym zostawił. A wiecie co? Przez te 6 lat nie byłem na urlopie. Raz byłem, ostatnio. Nie byłem, tak? Ciągle pracowałem, ciągle coś wymyślałem. A to jest pewnie historia na te wydarzenia, które przyszły do Polski, co się nazywają fuck up, tak? Gdzie się opowiada o tym, co nie wyszło. Jak zaplanujemy, przynajmniej ja w taki sposób to w tym momencie robię, swoją całą karierę do przodu, tak? To fajnie byłoby zacząć sobie cofać się wstecz. Tu dzisiaj, tak? Żeby zobaczyć, co trzeba zrobić i w jaki sposób, żeby tam dojść. Każda marka ma swoją historię. Moja ma historię taką, że jestem znikąd. Że uczę się wszystkiego sam. I ona się idealnie, mam nadzieję, wpisze kiedyś w historię od zera do milionera. To pani bardzo zasnęła, że musiała aż budzik nastawić. Ale zobaczcie, tak naprawdę na początku, jak kolega powiedział, że to może zajmować cały jego dzień, tak? To nie musi zajmować całego twojego dnia. To od ciebie zależy, ile to ci będzie zajmowało czasu i jak bardzo się w to zaangażujesz. Prawda jest taka, że im więcej zaangażujesz dzisiaj, tym więcej czasu będziesz miał wolnego za kilka lat. Kiedy spiszecie sobie swoje wartości i wizje, tak, waszej marki osobistej, to moim zdaniem trzeba to porównać. Ja wiem, że trochę filozofuję, ale tak zauważyłem, że w polskim biznesie są trzy archetypy ludzi. Są odludki, którzy się w ogóle nie pokazują, a są humaniści i są filozofowie. Myślę, że wiecie, do których ja należę. Jeżeli porównujemy nasze wartości, to co ja mówiłem o powrocie do domu, tak? One być może dzisiaj ograniczają jakąś możliwość poznania kogoś fajnego, zrobienia fajnego biznesu. Ale w momencie, kiedy na przykład ten biznes nie wychodzi, to tak naprawdę mamy wszystko, na czym nam zależy. I to jest najfajniejsze. To już trochę było nawiązane do tego, że trzeba patrzeć na błędy osób, które już coś zrobiły. Ja ostatnio wertuję internet polski właśnie w poszukiwaniu takich śladów, które zostawiali ludzie, którzy do czegoś doszli, co mi dzisiaj imponuje. I powiem wam szczerze, że nawet te moje ostatnie 5,5 roku to nie jest taka porażka. Ale te osoby tak naprawdę
W momencie, kiedy mamy swoją wizję, mamy swoje wartości wypisane, to możemy dobrać osoby, które mają podobne rzeczy i podobne spojrzenie na świat. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że droga, którą będziemy musieli przebyć do tego, żeby zbudować tą swoją markę, będzie taka jak u nich. Najlepszym sposobem, żeby sprawdzić, w jaki sposób zbudować w danej branży czy specjalizacji markę, jest po prostu analizowanie już zbudowanych marek, bo to jest dużo lepsze niż czytanie jakichkolwiek podręczników. Bo one oczywiście będą brzmiały tak samo filozoficznie. Wypisz swoje wartości, określ swoje cele. Ale prawda jest taka, że tak jak mój przedmówca powiedział, możemy to zrobić scrollując Facebooka w tył. Gdzie nagle się okaże, że osoby, które dzisiaj są na piedestale, 2 lata nikt nie wiedział, kim są. Najfajniejsze jest to, że jak mam okazję czasami rozmawiać z ludźmi, którzy doszli do jakichś fajnych rzeczy. Zresztą wy mieliście okazję poznać nawet Michała Sadowskiego, tak? Część z was przynajmniej, bo on tutaj był na auli. Zwykły gość, czy zwykły? Zwykły swojej niezwykłości, ale prawda jest taka, że gdyby siedział po prostu na sali, to nikt by nie powiedział, że jest właścicielem takiego biznesu. I ja szalenie podziwiam właśnie takie osoby, które mają tyle pokory. Bo często uważa się, oczywiście w Polsce jest Jan Kulczyk, tak, który pierwszy milion dostał marek podobno od taty, ale żadnych więcej takich historii nie ma. Przynajmniej jakby nie kojarzę ich w tym momencie. Uczenie się na czyichś błędach, moim zdaniem, w kwestii budowania marki jest najlepszym, co możemy zrobić. W ogóle uważam, że na co dzień jakby umiejętność uczenia się na cudzych błędach daje nam szansę, że nie popełnimy tych samych błędów. Był nawet taki filmik na YouTubie, pewnie dalej jest, Willa Smitha, że są tak naprawdę 2 najważniejsze rzeczy, które trzeba robić w życiu. Czytać książki i biegać. Dlaczego czytać książki? Bo nie ma problemu, który już by nie był rozwiązany i opisany w książce. Tak? A z drugiej strony bieganie, czy jakikolwiek sport, którego mi czasami brakuje, pozwala kształtować charakter, tak? Pozwala nie odpuszczać w momentach, kiedy jest ciężko. Mówi się o tym, że trzeba się wyróżniać, że marka musi być łatwo zapamiętywalna. No ale zobaczcie, siedzi nas tutaj pewnie z 200 osób, a część z nas stoi. I teraz w jaki sposób tak wiele osób może się wyróżnić? Kto mi powie? Tak, to jest jedyna opcja. Bo tak patrzę, bo nawet po moich znajomych, czy osobach, które są na podobnym etapie budowania swojego biznesu, że oni strasznie naśladują innych. Tylko, że nie da się drugi raz tego samego zrobić w ten sam sposób. Nie ma takiej możliwości. I czasami zbytnia fascynacja z osobami, które sobie wypiszemy, tak jako osoby z tą marką, którą byśmy chcieli mieć, jest zła. Kojarzycie tą osobę? Tak czy nie? To kto to jest? Kolejny młody gość, który szybko zszedł z tego świata. W jaki sposób on zbudował swoją markę? Znaczy, ani nie jest fajnie ubrany, ani nie jest super wystylizowany. Nie uważam też, żeby miał super fajny głos, albo żeby był super dobrym muzykiem. Ale wiecie co? Miał to gdzieś. On po prostu robił swoje. Zgodzisz się, kolego? No. Fajnie, że jesteś tutaj. Dawno cię nie widziałem. Zobaczcie, Kurt Cobain stworzył zespół, którego jeszcze dzisiaj ludzie słuchają. To jest dla mnie w ogóle zachwycające, że czasami sobie siedzę w centrum handlowym, ja tam kiedyś miałem, nie wiem, 14-15 lat, to słuchałem Nirwany, tak? Oni też słuchają. Ja myślałem, że słuchałem jakichś fajniejszych rzeczy. I to jest kolejny tak naprawdę dowód na to, że marka budowana tutaj naprawdę w niechlujny i niedbały sposób się zbudowała. Więc to, na co my mamy wpływ, to na to, w jaki sposób ta marka się zbuduje. Bo to jest odpowiedź na to pytanie spotkania.
Marka i tak się buduje. Tak? Niezależnie, czy siedzimy w domu, nic nie robimy, czasami coś napiszemy na Facebooku, to ta marka się buduje. Jak coś robimy, proszę? Kto? No już nie ma szansy. Ale jego żona była, tak, zarabia do dzisiaj. Jego córka też. Bo myślę, że mało jest w Polsce biznesów, które mają tyle tantiemów, co spływają po prostu z nagrań Nirwany. Bo te płyty dalej się sprzedają. Mówi się, że potrzebne są profesjonalne zdjęcia. Ja na przykład sobie takiego nigdy nie zrobiłem. Wszystkie moje zdjęcia są zrobione przeze mnie. Dzięki, że byłeś. Zobaczcie, my mamy tak w tym momencie rozwiniętą technologię, że w momencie, kiedy zadbamy o dobre światło, to mamy dobre zdjęcie. Zgodzicie się z tym? Tylko nie w ten sposób. Tak? Może mama po prostu zrobić. Zgodzę się też z tym, że jest potrzebna strona internetowa i to nie tylko dlatego, że z nich żyję. To jest miejsce i to jest moim zdaniem w ogóle najważniejsze medium własne, które możemy stworzyć, które agreguje wszystko, co zrobiliśmy w naszym życiu i nad którym mamy 100% wpływ. Bo nie zgodzę się z tym, że można coś uznać z Facebooka, z YouTube'a czy skądkolwiek indziej. To wszystko, jak jest wrzucone, jest kopiowane już w tyle miejsc, że to prędzej czy później może wypłynąć. Nasz serwer, czy tam wydzierżawiony serwer, to jest coś, na co my mamy jeszcze w miarę wpływ. Oczywiście, jeśli też dalej nie zostanie skopiowane. Ale zobaczcie, na naszej stronie kolega, który wcześniej opowiadał, ma naprawdę fajnie zrobioną tą stronę. Możemy pokazać to, kim jesteśmy, czym się interesujemy. Możemy zbierać wszystkie informacje o nas, to gdzie będziemy, gdzie występujemy, tak, na jakich szkoleniach byliśmy. I to jest najfajniejsze miejsce do budowania marki. Bo okej, jest w tym momencie moda, czy taki trend na media społecznościowe, ale jak zobaczycie, one znacznie ograniczają nam już zasięg. Tak, bo jeśli Facebook uciął zasięg na fanpage'ach, to utnie zaraz też i na profilach prywatnych. Zobaczcie na przykład sobie, ostatnio jest dużo takich dyskusji na temat tego, że youtuberzy powinni się przenieść na Facebooka, bo tam filmy mają więcej wyświetleń. Ale to jest najgorsze, co mogliby zrobić. Bo Facebook jest takim miejscem w kontekście budowania marki czy czegokolwiek, które jest nietrwałe. Tam się pojawia dziennie tyle rzeczy, że to wszystko znika. Jest dużo marek w Polsce opartych właśnie o media społecznościowe. Tylko że kiedyś mediów społecznościowych nie było, były marki osobiste. Dzisiaj media społecznościowe są marki osobiste. Co będzie z markami osobistymi, kiedy media społecznościowe znikną, albo coś innego je zastąpi? Zgodzę się z tym, że trzeba swoją markę budować w miejscach, w których są nasi potencjalni klienci. Nie uważam, żeby najważniejszym było budowanie jej wśród branży. Bo zobaczcie, network z branżą jest przydatny, bo można się dowiedzieć rzeczy, poznać trendy, wymienić się doświadczeniami, ale on nie przynosi pieniędzy. I też zamyka na takie okienko na świat. Moim zdaniem dużo ważniejsze jest network z ludźmi nie z naszej branży. Tworzenie interdyscyplinarnych, nie wiem, kręgów znajomych, gdzie się można wymieniać, tak? Nie wiem, z Akademii Sztuk Pięknych, muzyków, z teatru. Bo tak naprawdę zamknięcie się tylko na swoją branżę, to jest zamknięcie się po prostu. I potem próba wdrożenia się gdzieś dalej albo zrobienia czegoś wyjątkowego, żeby się wyróżnić, jest trudna. Na przykład w Polsce bardzo mało osób korzysta do budowania swojej marki Google Plusa. Ja uważam, że to jest jeden z największych błędów. Bo owszem, tam się nic nie dzieje. Nic. Rzucacie, cisza. A wiecie, co się dzieje? Roboty Google'a to indeksują. To jest fajne miejsce do budowania pozycji swojej strony internetowej, do budowania swojej marki. Dlatego, że może i znikną media społecznościowe, może i kiedyś pozycjonowanie, tak, czy optymalizacje SEO, to wszystko może kiedyś przestanie mieć znaczenie, ale Google nigdy nie wytnie swoich źródeł, bo musiałby zrobić kanibalizm.
Nic. I to jest rzecz, którą ja się dowiedziałem od ludzi spoza branży. Że no jak, stary, przecież oni tego nie będą wycinać. To jest część ich. No, Google Plus nie wyszedł. Tak się mówi. Tak. Oczywiście. Bo niezależnie od tego, czy to narzędzie będzie rozwijane, czy nie, to te wyniki, które stworzymy, one nie znikną. Zobaczcie, że tak naprawdę polityka Google'a, jakby to jest taki będzie off-top, jeden z off-topów, jest taka, żeby wycinać różne gałęzie biznesów. Kiedyś były, nie wiem, wyszukiwarki filmów kinowych, w kinach, tak? Wyszukiwarki lotów. Dzisiaj tak naprawdę to jest. O, były porównywarki cenowe, tak? Z Trójmiasta na przykład Knockout. Dzisiaj też są, ale jest im trudno wyścignąć czy prześcignąć te wyniki, które pokazuje Google ze swoich źródeł. Tak, bo pojawiają się z boku na przykład propozycje lotów, propozycje filmów, tak, propozycje produktów. To, co mówię o tym jakby znikomym sensie, moim zdaniem, networkowania się z branżą, a przynajmniej z dużą częścią jakby tych osób, bo to jest tak jak chodzenie na siłownię. Często jest tak, że się wchodzi pierwszy raz, naśladuje się to, co ktoś robi, on naśladował, kto coś robił i tak wszyscy się naśladują, aż po pewnym momencie tak naprawdę powstają z tego jakieś dziwne twory. Ja zawsze jestem bardzo zaskoczony tym, że ktoś wierzy, że zbuduje kolejnego Facebooka, kolejnego Google'a czy kolejnego YouTube'a. Bo nie wiem, czy wiecie, że takie portale jak YouTube były w Polsce, zanim był YouTube, nie? I co z tego? Najważniejsze jest to, żebyśmy celowali do dobrej grupy odbiorców. Bo tworzenie dużej ilości treści, dużej ilości komunikatów, bez targetowania tego w odpowiedni sposób, jest stratą czasu. No chyba, że chcemy tylko, żeby to się indeksowało i kiedyś może coś to da. Trochę małe litery wyszły. Ale dzisiaj jadąc w pociągu, zapytałem się pani siedzącej obok, czy wie, jak znaleźć odpowiednią grupę odbiorców. Się tak mnie popatrzyła. Ale do czego? Mówię, no nie wiem, do tego, co by pani chciała przekazać światu. No nie wiem. A moim zdaniem tak naprawdę każdy z nas to wie, bo jak jesteśmy małymi szkrabami i chcemy, nie wiem, chipsy i mama mówi, że nie, to idziemy do taty, patrzymy, kiedy będzie miał dobry nastrój i mówię, tato, chipsy, masz. I tak jest ze wszystkimi rzeczami, które my robimy od dziecka. My się uczymy targetować, tylko trochę o tym zapominamy. Sposób, w jaki, zwłaszcza w Polsce, buduje się relacje, ja uważam, że jest trochę zniekształceniem tego, co się dzieje w innych krajach. Te relacje są płytkie. Często opierają się tylko o to, że ktoś wie, co robi i co może dla kogoś zrobić i ile to będzie kosztowało. A to nie jest relacja. Ludzie za granicą, na przykład nasi klienci, oni nie chcą rozmawiać o cenie, o jakichś takich rzeczach. Stary, czym ty się zajmujesz? Nie wiem, widziałem, że masz taki samochód, coś tam. Oni tym żyją. Oni chcą tworzyć relacje. I powiem wam szczerze, że jakbyście zobaczyli na przykład terminowość zapłat za faktury, to lepiej są płacone faktury oparte o nie o produkt i o cenę, tylko o relacje. I to może jest w polskiej mentalności, nie wiem, wykorzystywanie takich koleżeństwa, tak, do robienia biznesu. Ale tak naprawdę to wszędzie tak działa. Często też, to jest też dalej odpowiedź na kolegi, który nie chciałby być prezesem banku, pytanie. Marka osobista nie jest tworzona przez jedną osobę. I bardzo mało osób to wie. Zobaczcie, na przykład jest blogerka Jessica Mercedes. Ktoś kojarzy? Stąd jest, nie? Kto kojarzy? Fajna marka osobista? A to jest, zobaczcie, ona otwarcie mówi o tym, że za nią stoi jakiś zespół, tak, który ona zbudowała. Bo tak jak powiedziałeś, nie da się w pewnym momencie robić wszystkiego samemu.
nawet jeśli chodzi o budowanie marki osobistej. Marka osobista, po to, żeby mogła istnieć i pokazywać nam, jakby dawać nam feedback, tak? Potrzebuje trzech grup. Klientów, ciebie i twojej grupy wsparcia. Jak myślicie, po co potrzebuje klientów? Co to znaczy? Okej, a żeby zarabiać, to co się musi wydarzyć? A żeby ich przeciągnąć i sprzedać, to trzeba zrobić? Czyli ja mógłbym drążyć dalej, tak? Ale chodzi o zbudowanie zaufania. Tak? Bo miarą marki jest to, czy ludzie są w stanie nam zaufać, czy nie. Tak? I niezależnie, czy będziemy pokazywać swoje hobby, swój biznes, swoją rodzinę. Jak mamy zaufanie, no to mamy dobrą markę. Jak mamy dobrą markę, to rzeczywiście możemy mieć z tego pieniądze, ale nie zawsze. Bo tu też wchodzą jakby takie umiejętności personalne, tak? Które sprawiają, czy potrafimy coś monetyzować, czy nie. W Polsce na przykład jest dużo blogów, które nie są zmonetyzowane w żaden sposób, a mogłyby być. Grupa wsparcia. Po co nam jest ona? Zobaczcie, w pewien sposób Magda, zapraszając mnie na aulę, wspiera mnie. Zgodzicie się z tym? Gdzie jest Magda? Cześć, dzięki. Tak naprawdę żadna marka osobista nie jest w stanie wytworzyć wszystkiego, czym jest. Nie jest w stanie zrobić swojej strony internetowej, napisać treści, zrobić loga, zrobić sobie zdjęć, przygotować filmów, wideo, pozycjonować swoje strony, robić kampanii. To jest zawsze sztab ludzi. A często to, co my widzimy, to jest tylko produkt, efekt działań całej drużyny. To na przykład fajnie widać w rajdach. No to jest moja jakby pasja, to ja wiem, jak to wygląda od środka. Jest na przykład Kajetan Kajetanowicz, kojarzycie. To w jego teamie pracuje chyba z 17 osób. I nikt o nich nic nie wie. I on otwarcie o tym zresztą mówi, tak, że to jest praca zespołu. No zobaczcie, on się nie musi martwić o to, czy ma kupione bilety, czy ma zatankowany samochód, czy ma właściwe opony. Tak? To są bardzo ważne rzeczy, bez których ta marka, czy te jakby osiągi nie mogłyby powstać. Budowanie relacji, które dają możliwości, czy prowadzą do możliwości, bo właśnie to prowadzenie do relacji, które dają możliwość, to jest trochę interesowne podejście i to jest bardzo łatwo wyczuwalne, zwłaszcza w polskiej mentalności. My od razu czujemy, jak ktoś coś od nas chce. Zgodzicie się z tym? No to teraz w jaki sposób wymyślicie o tej osobie, która coś od was chce? No dobra, co by było, gdybym wyszedł, powiedział, cześć, jestem Bartek, sprzedaję strony internetowe, co tyle i tyle. A, czyli dlatego, że nie opowiedziałem, zostaniesz moim klientem. No super. No to fajnie. To się wymienimy wizytówkami. Zbudujemy network. W tym czasie, w jakim jest internet w Polsce czy na świecie, najważniejsze jest budowanie wartościowej treści. To na pewno słyszeliście i czytaliście na wielu blogach. Tylko powiedzcie mi, czy jest ktoś w stanie stworzyć unikalną treść na temat budowania strony internetowej? Taką, której jeszcze nie czytaliście. W jakiej? Ja mam 6 znajomych na Facebooku, którzy to robią. No. A wiecie, dlaczego w ogóle trzeba produkować treść? To kto jest chętny, żeby mi odpowiedzieć na to pytanie? Dobra, mów.
A buduje twoje zaufanie, jak napisze super odkrywczy tekst o tym, jak moim zdaniem powinien wyglądać Facebook? Albo jak powinny działać jego algorytmy? Tak? Mhm. Moim zdaniem autorytet bym budował w momencie, kiedy ktoś by to zauważył i wziął z tego coś do siebie. Ale w momencie, kiedy jest to pomijane, to nie jest budowanie autorytetu. Przynajmniej tak, takie są moje przekonania. W tych czasach, w których my żyjemy, ciężko jest stworzyć coś unikalnego. My powinniśmy się skupić na agregowaniu. Czyli tworzeniu treści, które są zebraniem zbioru wiedzy różnych osób, w których, tak jak mówił przedmówca, możemy się powołać na autorytet innych osób, zwiększyć swój zasięg, tak? Ale my tak naprawdę nie musimy stworzyć żadnej unikalnej rzeczy. Musimy tylko jeszcze raz przebudować to na swój sposób. Oczywiście możemy dodać swój komentarz, ale on będzie miał tylko znaczenie wtedy, kiedy pokażemy dobre podejście i holistyczne do tego. Ważne też w budowaniu swojej marki jest to, żeby pozyskiwać wiedzę i się nią dzielić. Ja mam w swoim otoczeniu wiele osób, które prowadzą szkolenia i powiem wam szczerze, że chciałbym mieć wiedzy tyle, co te osoby, no nie wiem, 1 miliardową tej wiedzy, żeby móc ją przekazywać. Bo tak naprawdę to, co ja mogę przekazywać, to są moje doświadczenia, ale często to nie jest wiedza, która jest poparta jakimiś naukowymi publikacjami, dowodami, statystykami. Wiecie, jak działają statystyki, nie? 99% osób, które usłyszy statystykę, uzna, że jest to prawdopodobne. To tylko tak działa, w moim odczuciu. Ważne jest, żeby mieć mentora, ale nie po to, żeby czerpać od niego wiedzę. Po to, żeby on sprawdzał, czy kierunek, w którym my idziemy, tak, który sobie postawiliśmy, jest realizowany, żeby nas motywował do systematyki. Bo są różne opinie o tym, czy trzeba tworzyć dużo treści, dużo występować, czy mało. Ja uważam, że trzeba to robić regularnie. Bo to tak naprawdę pokazuje, a w jaki sposób my podchodzimy do czytelników, do słuchaczy. Mentor pomaga nam w egzekucji planu. My w Polsce często zapominamy o tym, że pomysł to nie wszystko. Jest nawet kawałek, tak, który wszyscy strzeli, internety robię, gdzie oni śpiewają o tym, że mają dużo pomysłów codziennie, tak? I powiem wam szczerze, że w tych jakby otoczeniach około startupowych, tak, często ludzie, nawet z Magdą o tym rozmawialiśmy, tak? Oni przychodzą i po prostu myślą, że tam jest, nie wiem, studnia pieniędzy unijnych, tak? Że te pieniądze się nigdy nie kończą, że to jest w ogóle nie firma, tylko projekt, który trzeba zrobić. I nie trzeba mieć klientów. Nie słyszałem nigdy na żadnej prezentacji, ani prelekcji, ani nie widziałem takiego wpisu o tym, który mówiłby, że w marce osobistej jest ważne to, żebyśmy dbali o siebie. O to, jak jemy, o to, jak śpimy. Bo prawda jest taka, że oczywiście możemy budować wizerunek, możemy różne rzeczy robić, ale jeśli nie będziemy fizycznie i mentalnie w stanie pewnych rzeczy robić, to plan jest na nic. Czy wiecie, co to znaczy transparentna marka? A czy ktoś podałby przykład transparentnej marki? Ostatnio na przykład Kamil Durczok, tak? Staje się transparentną marką. Chociaż myślę, że każdy z nas może sądzić o tym swoje. Tobie również dziękuję. Ale transparentna marka to jest marka, która jest w pewien sposób przewidywalna i